Czy już wszyscy są? Chciałbym wszystkich bardzo serdecznie powitać na drugiej naszej części przeglądu wojewódzkiego Lubuskiego Festiwalu Piosenki w ramach promocji twórczości dzieci i młodzieży Pro Arte 2018 Przytoczna. Chciałbym wszystkich powitać w imieniu własnym, a także współorganizatora, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przytocznej, pana Piotra Barskiego. Mam parę informacji. Wiem, że niektórzy mnie znają, ponieważ już się, dzieciaczki, spotkaliśmy, tak? Przynajmniej z połową z was, prawda? Drugą połowę nominowała moja koleżanka. Bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się tutaj i mam nadzieję, że tej odwagi wam nie zabraknie, tak jak wam nie zabrakło na przeglądach powiatowych. Dlatego mam taką ogromną prośbę, żeby wyłączyć dźwięk we wszystkich komórkach, kto jeszcze tego nie zrobił. To jest taka pierwsza generalna zasada. Natomiast drugą jest taka, że podczas występów staramy się nie opuszczać sali, jedynie w przerwach, żeby nie rozpraszać pozostałych wykonawców, prawda? No, dzisiaj nie będę was, drogie dzieci, oceniać. Po pierwsze, was już słyszałem, a po drugie, jest to naprawdę bardzo ciężkie zadanie. I dlatego zaprosiłem do tego arcyważnego zadania, jaka jest ocena, trójkę jurorów, którzy już powoli nam tutaj schodzą. A przewodniczyć tej radzie będzie pani Paulina Gołębiowska, wokalistka, pianistka, autorka tekstów, kompozytorka, wielkie brawa, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach. I pani Paulina obecnie jest wykładowcą muzyki wokalu jazzowego na Uniwersytecie Zielonogórskim. I mamy tu jeszcze kolejną panią, która was będzie oceniać. Jest to pani Ewa Michrowska, członek rady. Bardzo ściśle związana ze środowiskiem poznańskim, z Teatrem Muzycznym w Poznaniu, z Orkiestrą Bardabusz, a przede wszystkim w 2014 roku brała udział w The Voice of Poland w drużynie Justyny Steczkowskiej. I zmierza do nas szerokim krokiem pan Bartłomiej Stankowiak, obecnie dyrektor Wydziału Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydziału Muzycznego. No, ma bardzo też bogatą przeszłość, że tak to określę. Przede wszystkim dyrygentalną. Nauczyciel PSM pierwszego i drugiego stopnia w Zielonej Górze. Też prowadził orkiestrę symfoniczną. Jest dyrygentem chóru kameralnego Uniwersytetu Zielonogórskiego. I mnóstwo jeszcze zasług na swoim koncie. Także jeszcze raz prosimy o gromkie brawa dla jury, bo jury już musi nas opuścić i udać się, żeby móc za chwilę zacząć swoją pracę. Jury, słuchajcie, ma prawo poprosić o fragment drugiej piosenki. Na razie się to nie zdarzyło, ale ma takie prawo. I słuchajcie, nie stresujcie się tym faktem, bo też widziałem na powiatach, że niektórzy od razu ręka się zatrzęsła zupełnie niepotrzebnie. To jury w tym momencie chciałoby się upewnić co do swoich wyborów, przepraszam, i w tym momencie potrzebuje takiej możliwości. W tym roku walczycie wszyscy o super laureata i o tytuł również laureata. Super laureat, jak już mówiłem w biurze organizacyjnym, będzie w tym roku miał prawo nominacji do konkursu głównego 10. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki FUMA Zielona Góra. Także jest kolejna nobilitacja do tego, żeby tutaj bić się o jak największe cele. Mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani zapoznali się z regulaminem FUMY, ponieważ będą musieli spełnić jej wymagania. Między innymi jest tam mowa o jednym utworze obowiązkowym z listy. Słuchajcie, cały koncert jest rejestrowany audiowizualnie, także mam nadzieję, że szturmem będziecie odwiedzać nasze strony internetowe www.rcak.pl i stronę Gminnego Ośrodka Kultury. Będzie można wtedy siebie zobaczyć, usłyszeć. Pan kamerzysta tu czasami będzie przemknie czasami z prawej do lewej, także bardzo
Was zapraszamy do odwiedzania stron i tam wtedy wyskoczy Wam taka ankieta. My dzisiaj oceniamy Was, jak stoicie na scenie, jak śpiewacie. A bardzo Was prosimy, żebyście Wy przy pomocy rodziców, jeżeli sobie nie poradzicie, ocenili troszkę nas. Do czego Was serdecznie zapraszam. Troszeczkę pracy tutaj włożyliśmy w organizację tego festiwalu, więc mam nadzieję, że poświęcicie nam te 3 minutki, żeby odpowiedzieć na kilka bardzo prostych pytań. Podczas tegorocznej edycji festiwalu w organizacji wsparły nas Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Między innymi dzięki temu nie było dziś w tym roku akredytacji, co niektórzy się bardzo pozytywnie zdziwili. A także sieć sklepów muzycznych Riff. Dla nich też się należą brawa. A program twórczości i promocji twórczości dzieci i młodzieży Pro Arte 2018 jest objęty patronatem honorowym przez panią marszałek województwa lubuskiego Elżbietę Annę Polak oraz lubuskiego kuratora oświaty Ewę Rawa. Brawa dla obu pań. Dziękujemy bardzo. Patronat medialny sprawują Radio SK oraz TVP3 Gorzów Wielkopolski. Po występach, około godziny 17-17.30, bo zobaczymy, jak nam to wyjdzie, bo jeżeli nam dobrze wyjdzie, to będzie w granicach 17. Spotkamy się wszyscy na sali. Mamy dla Was niespodzianki, także nikt nie wyjdzie z pustymi rękoma, nawet jeżeli nie zdobędzie tytułu laureata, na pewno z pustymi rękoma nie wyjdzie. No cóż, to ja w takim razie zapraszam do Krainy Czarów po drugiej stronie lustra. To już? Zaczynamy drugi koncert? Kochani, to zapraszam pierwszą uczestniczkę, Maję Gontarczyk. Idzie do nas Maja. Brawo, brawo, drodzy Państwo, to jest młodsza kategoria, więc tutaj ogromne brawa dla tych maluchów. Ja się stresuję, a co dopiero oni? Maja zaśpiewa nam piosenkę pod tytułem Różowy Tulipan autorstwa Andrzeja Miękacza i Edyty Torhan. Raz pewien pan tulipan całkiem samotny w ogrodzie w gwieździstą noc w słoneczny dzień chciał się oświadczyć Biedronce, lecz kiedy miał już to zrobić, on nie miał całkiem jak głaz, bo obok niego wyrosła ta, której pragnął od lat. Jestem czerwoną różą, która rozkwitła dziś rano. Jestem twoją miłością, dla ciebie wciąż nie zerwana. Jestem czerwoną różą, którą dziś rosa zwróciła. Będę twoją królewną, kukułkami to wróżą. Wesele będzie, że hej!
Dziękujemy ci bardzo, Maju. Pięknie. O tutaj o kwiatach, kwieciście, kolorowo się zrobiło. A wiecie co? Nie przedstawiłam wam mojego kolegi, który tutaj cały czas was bacznie obserwuje. Jest to Misiu. Misiu, tam z prawej strony sceny, który siedzi taki smutny, ale zadumany. Bardzo się cieszę, kiedy może oglądać małe dzieci, które akurat pięknie śpiewają. Kolejną dziewczynką, drogi Misiu, jest Nina Perko. Zapraszam cię, Nina, na scenę. Brawo, brawo, drodzy państwo, na upółku, brawo! A Nina zaśpiewa nam także różową, ale piosenkę autorstwa Jarosława Piątkowskiego i Elżbiety Buczyńskiej. Proszę. Można smucić się na przykład, że wiatr nam potarga włosy lub że w trawie już od rana jest za dużo mokrej rosy, że kałuże pod nogami, albo jeszcze inna bieda, smutek depcze nam po piętach. Tak po prostu życie nie da. Nad dachami dziś różowe płyną chmury, pełno ich na całym niebie. Z takich chmur, jak wiesz, różowy deszczyk pada, różowo pada na ciebie. Parasole już wybiegły na ulicę i witają się ze sobą, a kalosze wystrojone na różowo gonią za najnowszą modą. Zamiast szukać przyjaciela, można się przed ludźmi chować, o katarze mówić koszmar, o ciniaków zachorować. Można smucić się na przykład, że do szkoły chodzić trzeba, lub że ktoś popatrzył krzywo. Tak po prostu życie nie da. Nad dachami dziś różowe płyną chmury, pełno ich na całym niebie. Z takich chmur, jak wiesz, różowy deszczyk pada, różowo pada na ciebie. Parasole już wybiegły na ulicę i witają się ze sobą, a kalosze wystrojone na różowo gonią za najnowszą modą. Nad dachami dziś różowe płyną chmury, pełno ich na całym niebie. Z takich chmur, jak wiesz, różowy deszczyk pada, różowo pada na ciebie. Parasole już wybiegły na ulicę i witają się ze sobą, a kalosze wystrojone na różowo gonią za najnowszą modą. Brawo, 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 Nina. Trochę nam się tutaj różowo zrobiło. A teraz poprosimy o kolejną wykonawczynię. Martyna. Czy jest z nami Martyna Babi? Jest Martynka, jest. Się już baliśmy, że nie dojedziesz, kochana. Ale widzę, trzyma się konwencji dwóch poprzednich dziewczynek. Również jest piękna, kolorowa sukieneczka. A Martyna zaśpiewa nam pan komputer? Tak? Dobrze. Pan komputer autorstwa Jarosława Piątkowskiego i Elżbiety Buczyńskiej.
System ready. Bardzo, bardzo kto. Kolejną uczestniczką tego koncertu, Misiu, uważaj, jest Sara. Sara Ewu James. Zapraszam cię, Sara, bardzo. I Sara zaśpiewa nam piosenkę pod tytułem Meluzyna, która tutaj już dzisiaj mieliśmy okazję posłuchać z Akademii Pana Kleksa. Proszę. Dzień dobry Państwu. Nie dał nabrać się na czary.
miłości. Dla jednej wspólnej chwili zapomina o śmieszności. Pięknie, dziękujemy ci, Saro, bardzo. Kolejna dziewczynka. Zapraszam Zuzannę Mazurkiewicz. Jest. Zuzia jest, pochodzi, reprezentuje tutaj Zespół Szkół Edukacyjnych w Trzcielu, więc tu, okolice, kochani wasze. A zaśpiewa nam Ene Due Rave Swing. Trochę śpiewam, trochę gram i wyczuwam krąg pytanie, co ja w głowie mam? Wciąż mam w głowie nutek mrowie i pięciolini pet i cały pęk kluczy wiolonowych. Kiedy gubię się w rachubie, tak, tak, to jaki dam, te wyliczam, te mam. Ene due rave swing, wypada, że tak trzeba grać i śpiewać. Ene due rave swing, wypada przecież tak. Ene due rave swing, kołysze się rata, taki podział, taki rytm i wszystko już gra, wszystko już krzyczy, wszystko już gra. Jeszcze czterech uczestników, w tym Klara Chmieciak. Zapraszam. A Klara zatańczy z nami i zaśpiewa oczywiście Kocie Tango. Żywego krokodyla drogiego niesłychanie mówiła.
wiedziałam, że dostaniesz i chciałam ci go dać. Zasady były proste i mogłeś już go brać. Miałeś mi tylko kota czarnego dać. Ja kota chcę czarnego, właśnie tego. Dałeś mi białego i na to ciebie stać. Ja kota chcę czarnego, tylko tego. A ty mnie oszukałeś i nie chcę cię już znać. Miałam ci dać żyrafę, nie żadną syntetyczną, lecz z krwi w kości śliczną i chciałam ci ją dać. Zasady były proste, żyrafę mogłeś brać. Miałeś mi tylko kota czarnego dać. Ja kota chcę czarnego, właśnie tego. Dałeś mi białego i na to ciebie stać. Ja kota chcę czarnego, tylko tego. A ty mnie oszukałeś i nie chcę cię już dać. I indyjskiego słonia wielkiego aż do nieba, mnie już go nie potrzeba, więc chciałam ci go dać. Zasady były proste i słonia mogłeś brać. Miałeś mi tylko kota czarnego dać. Ja kota chcę czarnego, właśnie tego. Dałeś mi białego i na to ciebie stać. Ja kota chcę czarnego, tylko tego. A ty mnie oszukałeś i nie chcę cię już znać. Proszę Państwa, z Centrum Rekreacji, Kultury i Rekreacji we Wschodzie. A teraz mężczyzna w tym gronie, Franciszek Prażanowski. Idzie Franek Tomas. Brawo, brawo, tak. A Franciszek zaśpiewa nam utwór pod tytułem Profesor Robert, autorstwa Łukasza Garlickiego. Codziennie w kapeluszu jest profesor Robert, składa ręce w pieszny gest. Profesor Robert na nosie okularek ma. Profesor Robert za wszystkich ulicami zna. Profesor Robert, mówią o nim dziwny człowiek, czyta książki w autobusie, może liczy godzinami, puste plamy na opuście. Widzi idealny świat, kobieta daje duży świat. Z troski zawsze jest, z troski zawsze jest, z troski jest. Patrzę, rzadko budzi się profesor Robert, śpiewa radio, dobrze wie profesor Robert. Nikogo nie zamyka drzwi Robert, z jego uwag sobie śpi profesor Robert. Mówią o nim dziwny człowiek, czyta książki w autobusie, może liczyć godzinami puste plamy na opisie. Widzi idealny świat, kobieta daje różny świat. Stroski zawsze.
krzyżkiem nieść zna. Profesor Robert uciekł skończył chyba stąd. Profesor Robert, dlatego nazywają go profesor Robert. Mówią o nim dziwny człowiek, czy za książki w autobusie może liczyć godzinami. Piękny szpagat na koniec, drodzy Państwo. Chłopiec. Ojejku. Kolejna uczestniczka, już przedostatnia w tej najmłodszej kategorii. Zuzia Jackowiak. Zapraszam Cię, Zuzio. Brawo, drodzy Państwa. Zuzia reprezentuje Miejski Dom Kultury w Witnicy, a zaśpiewa nam gwiazdę filmową autorstwa Roberta Wiórkiewicza i Marka Sochackiego. Jestem najpiękniejsza w klasie, mówią cud i miód. Mogę błysnąć w pełnej krasie tylko w Hollywood. Reflektory i love story, potem happy end. Apanaże i bagaże, ech! Mówię wam, ja szansę mam, by na ekranie mocno zaszaleć. Mówię wam, taki mam plan, że zostanę gwiazdą, wiem to na bank. Może zagram we thrillerze, wokół mnie trup. Schwarzenegger na rowerze, ja go pakom łup. Banderasa, ananasa, wsadzę kulę garść. Banderasie, ananasie, masz! Mówię wam, ja szansę mam, by na ekranie mocno zaszaleć. Mówię wam, taki mam plan, że zostanę gwiazdą. Wiem to na bank. Będzie szkolne przedstawienie, cała drze i śnię, że z kopciuszka się przemieni, pęknąć w miód cień. Ale co to pnełska, potem skandal, blady strach, to mam w kącie z halabardą stać. Mówię wam, ja szansę mam, by na ekranie mocno zaszaleć. Mówię wam, taki mam plan, że zostanę gwiazdą, wiem to na bank. No to mamy gwiazdę, proszę bardzo. Zuzanna Jackowiak przed Państwem. A teraz ostatnia uczestniczka, Jasmina Schindler. Jasmina reprezentuje Gminną Bibliotekę Publiczną w Bledzemie, a zaśpiewa nam utwór pod tytułem Słodki Strach autorstwa Marka Sochackiego i Roberta Wiórkiewicza. W szafie w korytarzu zagnieździł się straszny strach. Chowa się w kieszeniach, w rękawach śpi starych palt. Tak. Nocą zjada śpiące mole capki. Kłap. Skrzypią od szafy drzwi, gdy ja chcę spać.
ktoś obok stęka i kwęka, wciąż to nie żart. Takt w takt, może dobro sole mole mu nie w smak. Tak, tak, wolałbym nocne ćmy lub świerszcza farsz. Lody lub z kremem rurek chciał pięć, to nabrałby do śpiewu ochoty, do życia zyskał chęć. Bo prawda powszechnie znana, od gór przez Warszawę po Hel, bo słodycz to smak, którego nam brak, słodyczy nam się chce. Raz, dwa, trzy, cztery, słodki strach, wcale nie trzeba się go bać. Śmieje się mile, pal go sześć, a więc naje się strachu, dziś mam chęć. W korytarzu od dziś mieszka słodki strach. Słodka tajemnica odwiedza mnie co dzień w snach. Tak, tak, jemy nocą słodkie dżemy, chrustki, miód, wręcz cud. Dobrze jeść, ach jak dobrze jeść i już. Brawo, drodzy Państwo, to była ostatnia uczestniczka tej najmłodszej kategorii, a ja głos oddam koordynatorowi Lubuskiego Festiwalu Piosenki, panu Mariuszowi Woźniakowi. Tylko zejdę z tego krzesła. Ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze występy. Teraz nastąpi około dwugodzinna przerwa, czyli to ogłoszenie, które było zapowiedziane na godzinę 17.30, może ulec zmianie, może być zdecydowanie szybciej. O, Misiu do nas przyszedł. Cześć, Misiu. Cześć, cześć. Ale ja chcę cześć. Tak, także zapraszamy wszystkich na przerwę. Tak jak wcześniej mówiłem, po prawej stronie można sobie zdjęcie z fotografem na ściance lubuskiekultura.pl zrobić. Poczuć się chwilę jak gwiazda. Można też skorzystać z darmowych kiełbasek, z zamków, można się pobawić, poskakać i za około dwie godziny spotkamy się tutaj na ogłoszeniu wyników i na rozdaniu wszystkim uczestnikom również niespodzianek. Zrobimy sobie wspólne foto i oczywiście emocje wtedy nas serdecznie dopadną. Ja dziękuję Weronice za prowadzenie bardzo jeszcze raz. Myślę, że swoją osobą uspokoiła tutaj większość wykonawców. Mam nadzieję, że tych stresów dzięki niej było dużo mniej. Tak, tak, Misiu mówi, że tak. Także zapraszamy za dwie godzinki i nasze lustro zaraz zniknie nam. Druga strona lustra już nam znika. Zapraszamy za dwie godziny. Do zobaczenia. Dawno nie miałem takiej klaki. Bardzo się cieszę, że się cieszycie. Zobaczcie, jak nam się pięknie udało, jeżeli chodzi o czas.
Mieliśmy trudne zadanie organizacyjne, ale super, na szczęście wszystko wyszło. Tak jak wspominałem na początku, w dwóch odsłonach części dla każdego mamy niespodziankę. Dlatego ja poproszę pomoc w postaci Weroniki, którą już dobrze znacie. Bardzo się cieszymy, że wszyscy są z nami i wszystkich chcieliśmy wypuścić stąd z pewną niespodzianką. Dlatego poproszę. Chciałbym od razu powiedzieć, że nie uciekajcie nam, dobrze? Bo wszyscy ci, którzy staną na scenie, to później będzie tak zwana sesja dla fotoreporterów. Poproszę Maję Giesicką i Nadię Krzyśko.